Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym, żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać swoje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Przypomnę, że ta niedzielna Ewangelia, którą rozważamy, to kolejna odsłona 25 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Tydzień temu słuchaliśmy Słowa Bożego o 5 pannach mądrych i 5 niemądrych. Kolejna przypowieść, którą Jezus opowiada swoim uczniom, to właśnie przypowieść o talentach. Zacznę od takiego spojrzenia, w którym pomógł mi ojciec Innocenzo Gargano, komentując ten fragment Ewangelii. Podzielę się z wami tym, co odczytuję w tym słowie. Najpierw taka może ciekawa informacja, że człowiek, który pojawia się zaraz na początku, bogaty z pewnością, pozostawia swoim sługom coś, co jest dla niego ważne. Wczytując się w tekst oryginalny, możemy przetłumaczyć, że zostawił wszystko, co jest jego, swoja własność. Nie dotyczy w takim przesłaniu ewangelicznym tylko jakiegoś majątku, pieniędzy, ale autor chce przede wszystkim dać nam do zrozumienia, że człowiek dzieli się swoim najcenniejszym skarbem, tym, co jest dla niego najważniejsze. Przekazuje sługom wszystko, co służy życiu. Właśnie przekazuje. Przekazał, dał. Był gotów coś stracić, zaryzykował. Ja jeszcze o tym za chwilę. Mateusz wspomina, że owi słudzy, których spotykamy, to są jego słudzy. Może taka w pierwszej chwili niezbyt istotna okoliczność, czy taki dodatek jego słudzy wskazuje na pewną zażyłość, która łączyła pana i tych, którym powierza swoje dobra. Dzieli się z nimi w sposób bardzo osobisty, dając każdemu według jego możliwości. Ufa bez wątpienia wszystkim trzem, ale nie jest to jakieś zaufanie ogólne, ale bardzo indywidualne. Każdego zna jego możliwości.
i oczekuje, że każdy z tych trzech sług odpowie na swoją miarę, na miarę swoich sił. Ale jedno jest pewne, dzieli się w sposób wielkoduszny i sprawiedliwy. Do pewnych wątków jeszcze wrócę w dalszej części, ale idziemy dalej. Owi dwaj ci dwaj pierwsi bardzo działają podobnie jak ich pan. Można na to zwrócić uwagę, ponieważ bardzo szybko także oni są gotowi pozbyć się z tego, co otrzymali, czyli nie są przywiązani do dobra, które stało się ich własnością, ale także i właśnie oni również, podobnie jak wcześniej ich pan, podejmują pewne ryzyko i przekazują, tak jak oni otrzymali to, co przekazał im pan, tak oni przekazują to, co otrzymali, 5 albo 2 talenty, wpuszczają je w obieg, to znaczy są gotowi zaryzykować, aby coś zyskać. Trzeci sługa postępuje inaczej. Wydaje się, że jakąś większą wagę przywiązuje do swoich przekonań, jakichś swoich pewników, niż jest gotowy czerpać z przykładu swojego pana. Jakby nie dowierza jego hojności, kieruje nim lęk przed możliwością straty otrzymanego daru. To słowo lęk będzie nam się tutaj bardzo często dzisiaj pojawiać. To, co otrzymał ów trzeci sługa, chce w nienaruszonej formie oddać panu, jednocześnie nie ponosząc żadnych kosztów. Działanie tego sługi może być motywowane przez różne czynniki. Nie ma wprost o tym informacji w tym opisie ewangelicznym. Można postawić jakąś hipotezę, że właśnie jest ogarnięty lękiem, albo nawet być może pojawia się w nim jakaś zazdrość. Nie chce, aby jego pan zarobił przy jego współudziale. Motywuje go przekonanie, że najważniejsze jest zachowanie pewnej poprawności, pewien minimalizm. To nie ilość, kiedy pan powraca, przekonujemy się, że to nie ilość ma znaczenie. Obdarowany 2 talentami działa w taki sam sposób jak ten, który otrzymał więcej, ale tym, co jest ważne dla pana, który będzie rozliczał się po swoim powrocie ze sługami, jest postawa. Czyli w jaki sposób ktoś przeżywa fakt bycia obdarowanym, posiadanie czegoś. Jakby wyzwaniem dla sług pozostaje, na ile są gotowi naśladować przykład swojego pana. Czy są gotowi zaryzykować, również stać się hojni wobec daru, który hojnie i niespodziewanie otrzymali. Tych dwóch pierwszych, tego, który pomnożył 5 talentów, a potem tego, który pomnożył 2 talenty, pan po powrocie nazywa dobrymi i wiernymi. To w języku ewangelicznym bardzo takie wysokie wyróżnienie być tak nazwanym, ponieważ jedynie Bóg jest dobry. Pamiętamy takie zdanie, dlaczego pytasz mnie o dobro? Jedynie Bóg jest dobry, odpowiada Jezus. No właśnie to jest cecha Boga, którą zaczynają mieć w sobie słudzy, którym udało się pomnożyć majątek swojego Pana. Są dobrzy i wierni. W odpowiedzi trzeciego sługi nie ma takiej pochwały, wręcz przeciwnie, zostaje nazwany złym, a złym w Biblii jest nazywany szatan, który sprzeciwia się Bogu, jest przeciwieństwem postawy, która jest związana z Bogiem. Sługa, który próbuje się usprawiedliwić, można powiedzieć, że niewłaściwie interpretuje działanie swojego pana. Jest przekonany, że jego pan wcale nie jest hojny, choć dając tak obfite dary swoim sługom, mogłoby się to wydawać oczywiste. Natomiast w ocenie tego trzeciego sługi, który otrzymał 1 talent, jego pan jest sknerusem, nie chce, chce zarabiać na czym tylko to możliwe. To zaskakujące, ale jakby ważne w tej naszej obserwacji ewangelicznej jest fakt, że można tak być przekonanym do swoich racji, do swoich sądów, do swoich interpretacji, że według nich jakby ustawić swoje postępowanie. Temu trzeciemu słudze naprawdę wydawało się, że pan jest właśnie taki, jak go przedstawia. Że zacytuję tutaj, jest człowiekiem twardym, że chce rządzić tam, gdzie nie posiał i zbierać tam, gdzie nie rozsypał. Że ten pan w oczach sługi jest kimś, kogo należy się bać.
Pamiętajmy o tym, że jest to pan, który hojnie, bardzo obficie, bez żadnych zabezpieczeń rozdaje swój majątek. A jednak jeden z jego sług, który został również bardzo obdarowanym, ocenia go jako kogoś, kto jest zatwardziały, kto jest tylko nastawiony na zysk. Chciałbym teraz odwołać się do jeszcze jednej interpretacji tej przypowieści, też jakoś mnie ona poruszyła. Otóż ksiądz Krzysztof Wąs, komentując tę przypowieść, zwraca uwagę, że jest to przypowieść o relacjach. Najpierw, żeby jakoś uchwycić to główne przesłanie, że jest to przypowieść o relacjach, przypomnę dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji z tym się zapoznać, że jeden talent to była ogromna suma. To była wartość około 6 tysięcy denarów. Denar był zapłatą za dniówkę, a więc według takich ogólnych czy prostych obliczeń można powiedzieć, że na jeden talent osoba musiała pracować 20 lat. Słudzy więc otrzymali zawrotną sumę. Żaden z nich nie byłby w stanie sam tego zarobić. Każdy otrzymał tę sumę, tę kwotę według swoich zdolności. Każdy otrzymał maksimum, ile był w stanie przyjąć. Trochę odpowiadając na pewną kontrowersję, czy może pytanie, dlaczego pan jednemu dał 5, a drugiemu tylko 1, dał tyle, ile ten ktoś był w stanie przyjąć, według możliwości. Każdy został napełniony po brzegi. 5-litrowy dzban pomieści 5 litrów, litrowy pomieści tylko litr, ale każdy ma maksimum. Taki obraz jakoś może nam też towarzyszyć, kiedy słuchamy o tej różnicy pomiędzy ilością, którą każdy z tych sług otrzymał. Każdy otrzymuje pełnię życia. Nikomu niczego pan nie skąpi. Nikt nie jest gorzej wyposażony, mniej obdarowanym. Pan całkowicie im zaufał. Nie zostawia żadnych instrukcji, szczegółowych wytycznych, jak mają wydawać te pieniądze, jak mają nimi obracać, jak mają i ile mają zarobić. Niczego takiego w tej Ewangelii nie ma. Ufa im całkowicie. I to nawet jeszcze bardziej może nas zaszokować, niż ta zawrotna suma, którą każdy z nich otrzymał. Szokuje zachowanie pana. Mógł zainwestować w sposób pewny swoje pieniądze, a jednak wybrał ryzyko. Zainwestował w zaufanie do sług. I tego nie można wytłumaczyć po ludzku. Jest pewne działanie Pana Boga, które wymyka się takim naszym kryteriom, osądom, przekonaniom. W centrum tej przypowieści pozostają słudzy. Jakby to nie ta ilość, to nie te talenty, te sumy zarobione są tutaj najważniejsze i nie o nie w tej Ewangelii chodzi. Chodzi o sługi, o to, jacy oni są, jaka jest ich relacja do Pana. Ze strony Pana jesteśmy pewni, że jest to relacja oparta na zaufaniu. Ufa im nie dlatego, że są doskonali, nie dlatego, że sprawdził wcześniej ich zdolności. Ufa dlatego, że ich kocha. Bóg wierzy w nas, nawet kiedy my sami nie sprawdziliśmy się, jeśli chodzi o naszą wiarę w Boga. Słudzy, ci dwaj pierwsi, zaraz zaczęli obracać otrzymanymi talentami. Wprost tutaj w tekście oryginalnym możemy znaleźć takie sformułowanie, zaczęli działać nimi. Autor mówi, że ten, który otrzymał 5 talentów, wyruszywszy, zaczął działać tymi talentami, czyli otrzymał pewien potencjał i starał się jakby z pełnym zaangażowaniem wejść, jakby wykorzystać ten potencjał, który uruchomić go, jakby sprawić, żeby on w pełni mógł się rozwinąć. Podobnie ten drugi, który otrzymał 2 talenty, czyli mamy dynamikę, zaangażowanie. Trzeci zaś sługa, w przeciwieństwie do tych dwóch pierwszych swoich kolegów, postępuje całkowicie odmiennie. Kiedy znowu wczytamy się w tekst oryginalny, to spostrzeżemy, że autor mówi, że odszedłszy, ci dwaj wyruszyli, a ten odszedł. Jakby jego zachowanie od samego początku jest zaskakujące, tajemnicze, pasywne, jakby zatrzymał się w miejscu, zakopał talent, czyli nie uruchomił dynamizmu wszystkich możliwości, które otrzymał. Możemy powiedzieć, że nie przyjął, czy nie otworzył się na relację z Panem, której ten talent był wyrazem.
Dlaczego tak się stało? Z jakiegoś powodu było w nim bardzo dużo lęku. Bał się ryzyka, które trzeba byłoby podjąć, odpowiadając na relację, do której zaprosił go Pan. Chciał uniknąć tego, co niepewne i czego nie da się skontrolować. Dlaczego jest to przypowieść o relacjach? Bo właśnie w relacjach najmniej jesteśmy w stanie skontrolować wszystko, co się dzieje. Relacja wymaga od nas zaufania, wymaga od nas pewnego działania opartego na ryzyku, na jakimś przekonaniu, że nawet jeśli nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, to warto wejść w tą sytuację. Ci dwaj pierwsi, którzy otwarli się na dar, przyjęli zaufanie, którym obdarzył ich Pan, zostają wynagrodzeni, otrzymują coś jeszcze więcej niż to, co zarobili. Natomiast ten trzeci sługa nie przyjął daru relacji, który Pan chciał mu ofiarować. Jego największą stratą, karą, o której usłyszymy na końcu, jest jakby znalezienie się poza tą przestrzenią relacji z Panem. Po swoim powrocie Pan rozlicza sługi z wierności i zaufania. Jakby nie interesuje go dokładnie, ile zarobili, nie sprawdza tych arkuszy rozliczeń, ale chwali ich za to, że byli wiernymi i że okazali się godni zaufania. W relacji z Panem nie chodzi więc o ilość. Pan nie pochwala swoje sługi za osiągnięcia finansowe, ale za wielkie serce, z jakim zaangażowali się w pomnażanie bogactw. Zwraca się do nich z szacunkiem i miłością. Praca, którą wykonali, pieniądze, które zarobili, talenty, które pomnożyli, tak naprawdę są potwierdzeniem tego, co jest najważniejsze. Ich wierności, ich miłości potwierdzają, że także oni otwierają się na relacje z Panem. Największą nagrodą jest możliwość uczestnictwa w radości Pana. Przypomnę tutaj obraz z poprzedniej niedzieli, kiedy to widzieliśmy panny, które mogły znaleźć się w środku sali, w której odbywa się wesele. Wejść do radości Twojego Pana. Więc ten obraz zaślubin, obraz radości przypomina nam, że właśnie te Ewangelie mówią nam o chwalebnym objawieniu się Pana na końcu czasów, o zbawieniu, o paruzji, o życiu wiecznym. Ostatni sługa, ten, który przyniósł Panu tylko jeden talent otrzymany na początku, rozlicza się oczywiście co do grosza, ale tak jak wspomnieliśmy, cechuje go minimalizm, który wynika z lęku. Zamiast jakby pójść za tym zaproszeniem, które wynika z daru, który otrzymał, poddaje się temu lękowi. A lęk potrafi paraliżować nawet najbardziej twórczych ludzi. Całkowicie zaburza jego zdolność postrzegania rzeczywistości, wykrzywia mu obraz. Zamiast hojnego dawcy w swoim Panu widzi tylko kogoś, kogo się trzeba bać. Stąd jego spotkanie z Panem jest pełne pretensji, wręcz agresji. Sługa nosi w sobie przerażający, nieprawdziwy obraz swojego Pana. To, co mówi o swoim Panu, całkowicie mija się z prawdą. Wręcz zwraca się do swojego Pana, tłumacząc mu się z tego jednego talentu, który mu oddaje. Ukryłem twój talent, masz twoją własność. W tych zaimkach twój talent, twoja własność. Widać, że nie przyjął daru, nie dał sobie szansy i prawa do tego, żeby poczuć się obdarowanym. Cały czas zachowuje się jako ktoś, kto nie czuje się godnym bycia obdarowanym, kto nie chce być obdarowanym, kto przyjął co prawda coś od swojego Pana, ale zupełnie nie wziął sobie tego do serca. Chce się tego jak najszybciej teraz pozbyć. Czyli nie interesuje go relacja, interesuje go to, aby spełnić to wszystko, co zewnętrznie wydaje się poprawne i właściwe. Panu Bogu to absolutnie nie wystarcza. W naszej relacji z Nim nie chodzi o zewnętrzną poprawność, o zachowywanie pewnych przepisów. Nie chodzi tym bardziej o to, aby kierować się lękiem, żeby wierzyć w jakiegoś wymyślonego Boga, który jest sędzią sprawiedliwym, karzącym za zło, a nagradzającym za dobro. Bogu, w którego wierzymy, który zaprasza nas do radości, chodzi o to, żebyśmy odkryli, otwarli się na relacje z Nim, relacje miłości.
pozwalając sobie też na to, że czasami zaśniemy, jak owe panny mądre i głupie, że czasami może popełnimy jakiś błąd, także wykorzystując talenty, które otrzymaliśmy. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy cały czas wierzyli w Jego miłość i ufali Mu, tak jak On nam zaufał. I na koniec jeszcze myśl papieża Franciszka, którą kiedyś podzielił się, komentując właśnie tę Ewangelię. Ten sługa, mówi o tym, który jest no niestety negatywnym bohaterem naszej opowieści, nie ma ze swym panem relacji zaufania, ale się go boi i to go blokuje. Strach zawsze paraliżuje i często sprawia, że podejmujemy błędne decyzje. Strach zniechęca do podejmowania inicjatyw, prowadzi do chronienia się w rozwiązaniach bezpiecznych i gwarantowanych. W ten sposób dochodzimy do tego, że nie czynimy nic dobrego. Aby iść naprzód i wzrastać na drodze życia, trzeba mieć ufność.